Musicie mieć na pierwszym miejscu w sercu i jemu służyć odważnie, roztropnie i wszystko. Armii Krajowej Narodowej Przywódczości. Obecnie jestem publicystą i pisarzem, poetą. Tu oczywiście w Gdynie piszę, tworzę i zechcę się z wami. Rana zadana w moim sercu brzmiła. Pamięć, potrwanie, sen historię powtarza. Pamiętam wiosnę, ona w snach powróciła. Aha, oddział mój pod lasem stacjonował. Majowy wieczór, mgła jak dym się uniosła. Księżyc nad borem swoją twarz murakował. Marzenia, młodość, w nich polska skrzydła rosła. Za lasem rasa światem zielonym świeci. Na falach wiosny dolatywał stuk broni. Oddział Sokoła atakują Sowieci. Alarm! Ostry krzyk do dziś mych uszach dzwoni. Siłach zbrojnych, czyli niepodległościowym podziemiu zbrojnych w czasie okupacji polskiej przez komunistów, mają przed oczyma obraz faszystów i kolaborantów. Jest to efekt wieloletniej propagandy w czasie Polski Ludowej, jak i niestety dzisiejszej, demoliberalnej propagandy mediów i polityki Republiki Stołu. Największą i najbardziej wymieszczaną grupą stanowiącą żołnierzy wyklętych byli polscy narodowcy, zrzeszeni w organizacjach takich jak Narodowa Organizacja Wojskowa. Dziękujemy. W następnej kolejności zdziwienie złoży Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Dziękujemy. Czarny wieniec złoży Szczeciński Oddział Kongresu Nowej Prawicy. Złożą Narodowe Siły Zbrojne Okręg Szczecin. Dziękujemy. Kolejny wyjazd złoży Delegacja Porozumienia Środowisk Patriotycznych. Dziękujemy. Kolejny wieniec złoży WNR Szczecin. Chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom!